To rekordowe dofinansowanie, które udało się zdobyć Kaletom. Pieniądze wydano na budowę kanalizacji w Miotku, która właśnie się zakończyła. O zdobycie 10 milionów złotych, bo taką kwotę założono w kosztorysie, nie było łatwo. Dzielnica położona poza aglomeracją, nie mogliśmy sfinansować tej inwestycji ze środków europejskich. Jedyną możliwością sfinansowania tego zadania były środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Udało nam się pozyskać środki w wysokości 10 milionów przed przetargiem. Po przetargu ta kwota była nieco niższa. Budowa kanalizacji w Miotku trwała ponad 2 lata. W ramach budowy kanalizacji wybudowano 15,5 km sieci kanalizacyjnej. Wybudowano tą oto stację próżniowo-tłoczną. Wybudowano 4 pompownie i tłocznie w rejonie rzeki Małej Pambi, w rejonie ulicy Grzybowej. Zabudowano 122 studzienki podciśnieniowe kanalizacyjne przy posesjach właścicieli czy gospodarstw. W ramach decyzji wojewody wykonano przekroczenia pod drogą wojewódzką oraz pod rzeką Małą Pambę. Na tę kanalizację czekaliśmy od dobrych 30 lat. Zawsze wcześniejsze władze obiecywały nam budowę kanalizacji. Najczęściej to robili w ramach kampanii wyborczej, a później o tym zapominano. Natomiast obecny burmistrz od paru lat konsekwentnie, z wielką determinacją ten temat realizuje, bo tak jak już wcześniej odbieraliśmy kanalizację w Kuczowie 4 lata temu, dzisiaj czynimy to w Miotku. Myślę, że też i firma, która wykonywała tą inwestycję, przesłała nam tutaj bardzo dobrych pracowników, rzetelnych, sumiennych, takich naprawdę z kulturą. Po skanalizowaniu Miotka stopień skanalizowania całego miasta Kalety wynosi 90%. Do skanalizowania w Leśnym Zakątku Śląska pozostały jeszcze dzielnice Mokrus, Zielona i Truszczyca. Mam nadzieję, że rozpoczniemy drugi etap tej kanalizacji, gdyż ta stacja podciśnieniowa, która jest tutaj, może objąć wszystkie gospodarstwa domowe znajdujące się na terenie dalszej części Zielonej, na terenie Mokrusa.